efekcie działania instytucji o nazwie Jugendamt. Rodzice nie będący obywatelami Niemiec tracą prawa rodzicielskie. Bitte, bitte, liebe Herrschaft, hol uns aus dem Heim. Ich will nicht mehr hier in Hansen. In unseren... Zapisy tworzące Jugendamt pochodzą z 1939 roku, powtarzam. Bitte. Z 1939 roku. Bitte. Horror Jugendamtów. Słuchacie programu Horror Jugendamtów. Przy mikrofonie tradycyjnie Maurycy Hawranek i Marcin Gal. Witaj Marcinie. Witam serdecznie. Dzisiaj zdaje się będzie bardzo kontrowersyjna sprawa, ale może tutaj powiesz na wstępie, o co chodzi w paru słowach. Pan Radosław Kunecki, to jest członek zarządu Forum Polonii w Austrii, zgłosił się do nas, do mnie o pomoc w bardzo trudnej sprawie, a mianowicie chodzi o uprowadzenie polskiego dziecka od polskiej matki, polskiej kultury, polskich korzeni. Przez austriacki tym razem Jugendamt. Jak wszyscy wiemy, niemiecki i austriacki Jugendamt działa podobnie, a nawet austriacki jest jeszcze gorszy od niemieckiego. I ten pan się do nas zgłosił o pomoc, żebyśmy mogli mu pomóc. I po prostu przeprowadziłem rozmowę z tym panem. I z naszej strony staraliśmy się, jak najlepiej byłoby można udzielić pomocy. Mhm. Podkreślmy tutaj może, że dziecko ma obywatelstwo polskie, a rodzice są obydwoje Polakami. Tak, matka jest Polka, która wyjechała za pracą, za chlebem wyjechała do Austrii. Ojciec czeka na chłopaka w Polsce, to jest chłopak 10-letni. Posłuchajmy może teraz twojej rozmowy, którą zarejestrowałeś jakiś czas temu. Potem przejdziemy do omówienia tego, co usłyszeliśmy. Okej, zapraszam. Słuchasz Radia Wolne Media. Marcin Gal, witam serdecznie. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest pan Radosław Kunecki, członek zarządu Forum Polonii w Austrii. Jest to pan, który powiadomił nas o nowym przypadku dyskryminacyjnym polskie dziecko, polskie ma polską matkę w Austrii. Powodem prawdopodobnie zatrzymania dziecka było to, że matka chciała razem z dzieckiem wyjechać do Polski, ale to wszystko ze szczegółami już nam opowie nasz gość. Witam pana serdecznie. Dobry wieczór, witam. Niech pan powie nam, słuchaczom, mi, co pan ma do przekazania takiego, co się wydarzyło nowego w Austrii? Sprawa dość bulwersująca, dlatego że właściwie dziecko najbardziej jest skrzywdzone w tym momencie, dziecko polskie, dziecko mieszkające z matką tutaj w Austrii, żyjące w konkubinacie z Austriakiem, 4 lata gehenny tej kobiety, nawet nie idzie tego opisać, próbowała się wyprowadzić, wynieść w tym momencie w Krzyżu Jugendamt. Pani ze szkoły najpierw napisała pismo, że dziecko jest smutne. Mimo dobrych ocen, mimo naprawdę bezproblemowego zachowania dziecka, napisała tylko do Jugendamtu, że dziecko jest smutne. W Krzyżu Jugendamt zaczął straszyć psychologami. Raz przepytał dziecko bez wiedzy matki w taki sposób, że dziecko było zszokowane po tym. Następnie matka stwierdziła, że pakuje się, po prostu wyjeżdża do Polski. Nie miała innej opcji, jak wyjechać do Polski. W tym momencie ojciec, no nie ojciec, bo właściwie konkubent zadzwonił po Jugendamt. Jugendamt przyjechał i odebrał dziecko. Ale jak pan powie słuchaczom, ile chłopak ma lat? W tej chwili ma 10,5 roku. I czy to było za zgodą tego chłopaka? Nie za zgodą, to było wbrew jego woli. Tym, że no to było całe zamieszanie rano, dlatego że ten ojciec, przepraszam, cały czas ojciec, myślę, w domniemaniu konkubent, tak, nie chciał ich wypuścić matki z dzieckiem i po prostu ona wezwała policję, a on w tym czasie zadzwonił po Jugendamt. I po prostu to całe zamieszanie, to dziecko nawet nie wiedziało, co ma myśleć. I rozumiem, że matka bezsilna zgłosiła się do pana o pomoc, tak? Przyjechała tutaj do Wiednia, bo jedna z pań pomogła jej tutaj zorganizować mieszkanie, wzięła ją do siebie właściwie, bardzo jej pomogła, pani Teresa, bardzo jej pomogła. I tymi kanałami sprawa dotarła do mnie. Ja panu powiem szczerze, bo wiem, że pan był zaskoczony, przypadki dyskryminacyjne dzieci, właściwie polskie dzieci, to nie jest nic nowego dla nas. Tutaj jest tak, że pod byle pretekstem w Niemczech, w Austrii uprowadza się dzieci po to, żeby je germanizować, po to, żeby dostawać dotacje z Unii Europejskiej, po to, żeby utrzymywać pracowników socjalnych jugendamtowskich, zastępcze rodziny, również żeby utrzymywać domy dziecka. I przede wszystkim to jest tak zwany proceder handlu dziećmi. Tak się składa, że jest pan z organizacji polonijnej,
My również, Polskie Stowarzyszenie Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech. Jestem przekonany, żebyśmy mogli w tej sprawie lub nawet w innych w przyszłości razem działać i razem współpracować przeciwko aktom dyskryminacyjnym Polaków w tych dwóch państwach. Co pan właściwie miałby do oferowania w tej sprawie? Czy pan by się na to zgodził? Bardzo chętnie. To znaczy, ja sobie zdawałem sprawę z tego, że takie zjawisko istnieje, natomiast nie przypuszczałem, w najczarniejszych snach nie przypuszczałem, że to może eskalować w taki sposób, że zachowania Jugendamtów po prostu dojdą do tego, że zabierają polskie dziecko polskiej matce bez w ogóle żadnego postanowienia od tak. Także o ile będę mógł, zawsze w tej sprawie pomogę i można się ze mnie na pewno zwrócić. Bo ja również dzisiaj z informacji mailowych się dowiedziałem też, że bardzo silnie się zaangażowała babcia dziewczyny, tej dziewczyny, tej pani z Austrii. Tak, dokładnie jej matka, babcia tego dziecka, ona bardzo to przeżywa w Polsce, że tak się stało. Stara się również pomóc, stara się medialnie przynajmniej rozpropagować sprawę. A czy na przykład pani jako przedstawiciel Forum Polonii w Austrii, czy pan kontaktował się z jakimiś politykami, z ambasadą, z konsulatem? Konsulatem jak zwykle nie dostaliśmy zbyt wiele pomocy, zresztą to jest ich standardowa procedura, czyli umyć ręce i odejść. Tak. Natomiast bardzo dużo pomogło napisanie na blogu, ponieważ bloguję na Salonie 24, bardzo, bardzo popularny polityczny portal. Napisałem m.in. do pana Ryszarda Czarneckiego z PiS-u, który jest europosłem PiS-u w Europarlamencie. Od niego dostałem odpowiedź, zadzwonił do mnie i po prostu powiedział, że zajmie się sprawą, będzie zgłaszał to bezpośrednio tam w Europarlamencie, jak i posłom austriackim, żeby sprawę przekazali dalej. Być może, że odgórnie uda się cokolwiek walczyć. Bardzo dobrze, jeżeli pan Czarnecki tak się zachował, ja również to popieram. Tylko chciałbym, żeby to się nie skończyło na, jak to się mówi, tylko na zapowiedziach i na przykład na wspólnym pokazaniu przed kamerami. I tak jak wiemy, w wielu sprawach pomoc polityków się kończyła. Ja bym chciał jednak, żeby ten pan, inni posłowie z lewicy, z prawicy, żeby się po prostu razem zaangażowali i razem walczyli o polskie dzieci. Ja myślę, że w tej sprawie w ogóle potrzeba zjednoczenia zarówno i Austrii, i Niemiec, i ludzi z Polski, dlatego że naprawdę skala zjawiska jest coraz większa i w tym momencie jest tak wiele dzieci do wyrwania, że w głowie chyba nam się nawet nie mieści. Dokładnie, znaczy ja uważam, że współpraca z Austrią, Niemcy, Austria jest bardzo, powinna być bardzo mocna. Nasze stowarzyszenie nawiązało kontakt z Austrią, ze Stowarzyszeniem Ojców Austrii i my tam bardzo silnie walczymy z nimi, tylko problem jest tego typu, że my na przykład pomagamy w jednej sprawie, tak jak w tej dzisiaj, w innym mieście, w Niemczech, czy na przykład w Austrii uprowadza się kolejne dziecko. Także powinniśmy bardziej silnie walczyć o dzieci nasze. Ja myślę, że wypadałoby również z innymi narodowościami nawiązać kontakt, dlatego że z tego co wiem, to nie jest tylko problem Polaków, są także inne narodowości, gdzie podobne problemy występują. Znaczy problem dotyczy tak, jeżeli chodzi o uprowadzanie przez Junga niemiecki i austriacki, dotyczy to Francuzów, Amerykanów, Turków, Rosjan, także narodowości, przede wszystkim nawet to dotyczy Niemców, bo jak wspomniałem wielokrotnie w audycjach, Stowarzyszenie Ojców w Niemczech ma ponad 5 tysięcy osób, już prawie 6 tysięcy. Także te liczby rosną i wiem, że Jugendamt z dnia na dzień czuje się bezkarny. A ja panu powiem, tak właściwie chciałem się zapytać, co ta matka, jak ta matka się zachowuje, jak ona to odebrała? Matka jest totalnie zdruzgotana w tej chwili. Ona po 4 latach męki, naprawdę męki u tego człowieka, u którego żyła, w tej chwili przeżywa największy dramat swojego życia. Odebrano jej dziecko, tak. Nie ma na to wpływu, co się z tym dzieckiem dzieje, gdzie ono przebywa. Nie chcą w ogóle podać dziecka do telefonu, twierdząc, że dziecko nie chce z nią rozmawiać. Nawet nie pytając się dziecka, tylko po prostu odpowiadają. Na sobotę mamy umówione spotkanie. Liczę na to, że uda się spotkać wreszcie z dzieckiem. Tak, ja też osobiście uważam, że matka dziecka powinna napisać, wystąpić przez faks, najlepiej przez faks, nie wysyłając to jego listownie, bo listy mogą nie dojść, znaczy mimo to, że dojdzie, ale może nie dojść, po prostu, żeby mieć dowód, zażądać natychmiastowego zwrotu dziecka. Prawdopodobnie uczynimy ten krok na najbliższych dniach, jutro lub pojutrze. Będzie to uczynione na 100%. Ja panu powiem dlaczego. Dlatego, że jeżeli wy tego nie zrobicie, na sprawie sądowej Jugendamt powie, matka się nie upomina, o matce w ogóle nie zależało. I oni nawet powiedzą coś takiego, że nie wiedzieli, gdzie matka przebywa. No, gdzie
przebywa, to już wiedzą, bo wysłaliśmy dokładny adres zamieszkania, dlatego że kobieta mieszka w tej chwili w Wiedniu, ma mieszkanie, ma pokój dla dziecka, wszystko ma przygotowane, jest na etapie szukania pracy, więc tutaj wszystko jest ułożone od tej strony, z tym, że oni nie reagują na praktycznie żadne argumenty. Ja tak właściwie też z jednej z rozmów z panem się dowiedziałem, że konsul, czy to z ambasady ktoś z przedstawicieli powiedział, że niby pomóc pomogą, ale sprawa, która dojdzie do sądu, będzie szła w tym kierunku, żeby zabrać matce prawa rodzicielskie. To znaczy, no podczas rozmowy wyszło tak, że oni twierdzą, że nie są w stanie w żaden sposób oczywiście pomóc. Mogą jedynie doradzać prawnie, z tym, że doradztwo prawne u nich się polega na tym, że powinniśmy się podłożyć, grzecznie przeprosić za to, że w ogóle żyjemy tutaj i czekać na werdykt sądu, który może być w każdą stronę, aczkolwiek sytuację widzą nieciekawie. Ale dobrze, oni widzą nieciekawie, ale co zarzuca Jugendamt matce? Co powiedział naszym polskim przedstawicielom, że tak trudno jest tę matkę wybronić? Napisał po prostu, że matka nie dokładała starań do tego, że dziecko było w złym nastroju, że było właśnie stłamszone. Nie pytali o grunt tego, o przyczynę, o to, że te 4 lata gehenny za to dziecko również wpłynęło, że ta kobieta nie miała możliwości się tam wyrwać. Proszę zrozumieć, że to była mała miejscowość, właściwie wieś i to było na uboczu. Dramat, który się tam rozgrywał, właściwie pół wsi o tym wiedziało i jak oczywiście to bywa, nikt nie zareagował. Także to wszystko było, to się tak nagminiło, że tak powiem. Aha, to czyli to jest po prostu argument Jugendamtu, że dziecko było w złym humorze, żeby dziecko zabrać z rodziny, tak? Znaczy, w pierwszej kolejności to było to, następnym było to, że nauczycielka wysłała do Jugendamtu informację, że dziecko przychodzi przygnębione. To było w momencie, się zaczęło właściwie od kiedy ten konkubent dowiedział się, że ona chce się faktycznie już od niego wyprowadzić. Tak. W tym momencie zaczęły się faktyczne problemy z Jugendamtem. Później matka była na zebraniu klasowym i w tym momencie pani nauczycielka oznajmiła, że ona wysłała sprawę do Jugendamtu. Więc matka sama wzięła dziecko i pojechała z tego Jugendamtu, sama się zgłosiła pierwszym razem, bo chciała wyjaśnić sprawę. I w tym momencie ona wyszła do toalety, a zaczęto przepytywać jej dziecko, bez jej wiedzy, bez niej dosłownie. Zadawano takie pytania, że dziecko, tak jak mówiłem wcześniej, wyszło oszołomione, otumanione, ono nie wiedziało, co ma o tym wszystkim sądzić. I w tym momencie matka zrozumiała, że to są nieprzylepki, oni ciągną w tą stronę, żeby to dziecko zabrać. Dlatego jej ostatnim odruchem, ona dostała 2 terminy do psychologa, których nie dotrzymała, co prawda, ale ona po prostu chciała już tamtąd wyjechać. Miała dość tej sytuacji, która była w domu i tej sytuacji z tym Jugendamtem. Po prostu spakowała się i tu już była cała ta historia właśnie. A jeszcze pan mi wspomniał w rozmowie telefonicznej, że powodem było to, że matka chciała wyjechać do Polski z dzieckiem. Tak, to był główny powód właściwie, od tego się zaczęło. Ona spakowała się, chciała wyjść. Ten konkubent nie chciał jej puścić, po prostu zaczął ją łapać za ręce. Ona zadzwoniła po policję, policja przyjechała, z tym, że to byli koledzy, bo to jest jedna wieś, tak jak mówię, tak. Wszyscy znają, więc sobie zaczęli żartować i tak dalej. W tym momencie ten konkubent zadzwonił po Jugendamt tak. Przyjechał, stwierdził, że odbieramy jej w takim układzie dziecko na tej podstawie, że ona chce wyjechać do Polski. Że chciała z dzieckiem uciec, a jest otworzone postępowanie z Jugendamtu względem dziecka. Teraz na pewno każdy słuchacz, słuchając tą wypowiedź, zastanawia się, okej, być może tak jest, że chcieli zabrać. To ja się zapytam ponownie, jakie obywatelstwo ma matka? Matka ma obywatelstwo polskie, tak samo jak i dziecko. Ojciec dziecka jest Polakiem. Dziecko przyjechało do Austrii mając 6 lat, czyli 6 lat było wychowywane w Polsce, a 4 lata spędziło w Austrii. To czyli, ale rozumiem, że mają tylko polskie, czy mają też austriackie? Tylko polskie, absolutnie. Tylko polskie obywatelstwo. Oboje są Polakami i tylko Polakami. Aha, to rozumiem, że w wolnej, zjednoczonej Europie nie puszcza się polskich obywateli do swojej ojczyzny, tylko po prostu się germanizuje polskie dzieci. Dokładnie, odebrano dziecko, jest zakaz mówienia po polsku przez telefon, bo matka jak dzwoniła, pierwszym razem dziecko podali do telefonu. Matka chciała rozmawiać po polsku, zostało to zabronione. Powiedziano, że tylko można po niemiecku, dziecko nie chciało rozmawiać po niemiecku. Jest to logiczne, całe życie z matką rozmawiało tylko po polsku. Matka po niemiecku nie mówi zbyt dobrze i automatycznie dziecko się zamknęło. I na tym się kontakt urwał i po tej pierwszej rozmowie już więcej nie dali dziecka do telefonu. Znaczy, przepraszam, to było w rozmowie telefonicznej, zabronili rozmawiać polskie obywatelce po polsku, tak? Tak, dokładnie. Ja osobiście uważam, że ta pani powinna powiadomić policję. Myśmy próbowali tutaj nawiązać kontakt czy z policją, ale proszę zrozumieć, to jest Freistadt, to jest wszystko landy. Gdyby to był Wiedeń, wiem, że sprawę dałoby się troszeczkę inaczej poprowadzić, dlatego że Jugendamt w Wiedniu jest
troszeczkę bardziej nastawiony na to, że tu jest interkulturalnie, są troszeczkę inaczej, z innym podejściem. W Landach obowiązuje stare podejście, zupełnie jak przed II wojny światowej. To teraz ja panu powiem coś o siebie. Takie na przykład dam panu zarzuty ze swojej strony. W cudzysłowie to mówię tylko. Na przykład zakaz języka polskiego, zakaz wyjazdu do mojej ojczyzny. Dziecko jest przygnębione. Czy dla pana jako przedstawiciela organizacji polonijnej nie są to banalne argumenty, żeby z takiego powodu zabierać dziecko? Znaczy, to nie są nawet banalne, to są jakieś w ogóle tragiczne. Ja sam mam dwójkę dzieci i nie wyobrażam sobie, żeby moje dzieci nie mówiły w obu językach, mieszkając tutaj. Tym bardziej zabranianie języka polskiego, gdzie to jest zawsze dodatkowy język, który dziecko umie. Nie potrafię sobie tego wyobrazić, a tym bardziej, że to są dwoje obywatele Polski i mają obowiązek rozmawiać po polsku. Tak, tylko że my doświadczamy jako obywatele Polski wszyscy razem, cała Polonia tutaj, że polskich obywateli można uprowadzać, trzeba germanizować, trzeba w Austrii uprowadzać również i po prostu na to polskie prawo państwo przyzwala. No to jest jedna dyskryminacja, może nie państwo, ale po prostu ekipa rządząca, która jest w tej chwili przy władzy, niewiele robi, żeby to jakkolwiek zmienić. Tak, ja już to wielokrotnie mówiłem, to jest ekipa, która chce Jugendamty w Polsce. Nawet złożyła projekt w Sejmie, że Jugendamty w Niemczech, w Austrii są bardzo dobre, że robią bardzo dużo dobra dla rodzin, dla dzieci. I pan, nasz premier Tusk złożył taki projekt w parlamencie w Polsce. Także ja powiem szczerze, że my tutaj walcząc z dyskryminacją troszeczkę mijamy się z prawdą. No, być może, że będziemy niedługo musieli jeszcze na własnym podwórku w Polsce z tym walczyć. My jako, ja tak. Powiem tak, że to, w tą stronę zmieszają przepisy. Z jednej strony, okej, jestem w stanie wyobrazić sobie, że czasami trzeba chronić te dzieci i powinien być zawsze urząd, który występuje w imieniu tych dzieci, bo często również dzieją się niesprawiedliwości w rodzinie i to jest fakt. Z tym, że takie sprawy jak ta, która wypływa tutaj w stosunku do naprawdę niewinnej osoby, bo gdyby ktoś poznał tą kobietę, to w życiu nie uwierzy, że ona podniosła rękę na dziecko, a Jugendamt mniej więcej zrobił coś takiego, że w pierwszej wersji jak przesłuchali dziecko, to dziecko powiedziało, że nie, ale w późniejszych przesłuchaniach stwierdziło, że niby mogło zostać uderzone. No więc to już jest takie naginanie troszeczkę tego, co to dziecko mówi, czyli będzie szukanie dziury w całym dokładnie. Tylko ja panu powiem tak z doświadczenia. W tej sprawie jest jeden duży plus. To, że chłopak ma 10,5 roku, tak? Dobrze mówię? Tak. Dobrze, że nie jest młodszy. Dobrze, że nie ma 3-4-5 lat roku. Także to jest ten plus, że walka może trwać, ale my go wyciągniemy stamtąd. Mam taką nadzieję i bardzo na to liczę. Tylko my musimy walczyć wszyscy intensywnie, nie możemy dawać im spokoju, nie możemy dawać wpuszczać się w malinę. No, to musi być jeden zwarty front, to na pewno. Bo u nich jest tak, że ta matka złamała prawo, chciała prawo austriackie, prawo niemieckie, chciała za granicą wypowiadać się w języku polskim, no naruszyła bardzo mocne prawo austriackie i tak samo niemieckie, także my oczywiście znamy inną prawdę, że można się wypowiadać jak chce, każdy człowiek jak chce, także tak powinien się wypowiadać. To można przytoczyć na przykład do tego, że na przykład człowiek Afrykańczyk w Europie, kolor skóry, kolor języka, to jest dyskryminacja, tego nie wolno robić. Dokładnie, znaczy ja powiem tak, ciekawe jakby było, gdyby to była analogiczna sytuacja w Polsce, to znaczy Austriak przyjeżdża ze swoim synem i żyje z Polką w konkubinacie i w momencie rozstania się na przykład odbiera polski Jugendamt, czy instytucja podobna dziecko temu Austriakowi bądź Niemcowi. Ciekawe jaka by była reakcja w tym momencie. No to ja panu powiem też doświadczenia również. My mamy znajomych z Austrii, którzy wypowiadali się w Polsce w mediach. I nasz kolega z Austrii powiedział, że wstydzi się, że jest Austriakiem i że musi prosić Polskę o pomoc w Parlamencie Europejskim. No i to jest chyba dobry przykład. Tak, ja osobiście chciałbym po prostu, żeby ta sprawa się zakończyła pozytywnie. My współczujemy bardzo tej matce, temu dziecku, że tak się to potoczyło na dzień dzisiejszy. Również ubolewamy nad tym, że mamy taką pomoc Polski, jaką mamy. Z tym, że my tutaj, mam nadzieję, będziemy się trzymać razem po prostu, żeby tę sprawę nagłaśniać i żeby po prostu walczyć o to dziecko. Oczywiście.
I ja też postaram się skontaktować z tą matką. Jutro mam również rozmowę z babcią, także postaram się jak najwięcej wyciągnąć, żeby po prostu przedstawić społeczeństwu. Czy chciałby pan coś jeszcze od siebie dodać słuchaczom, powiedzieć, przekazać lub coś w tej sprawie, co żeśmy ominęli? Nie tylko w tej, ale we wszystkich, że potrzeba dużo wytrwałości. Ja dopiero teraz widzę dokładnie ten problem, na czym on polega. Wcześniej on oczywiście, ja go widziałem, ja go słyszałem, czytałem o tym, natomiast nie zdawałem sobie do momentu, dopóki mnie to nie dotknęło w jakiś sposób, dlatego że sam mam dwójkę dzieci i nie potrafiłem przejść obok takiej tragedii, obojętnie teraz, które widzę, jak ten problem jest duży i jak wiele osób się z nim styka. Ja wiem, że osoby, które wchodzą w ten system, tak jak na przykład ta matka, ona nie zna ich, tych pracowników jugendamtowskich, i nie wie, że trafia na bardzo dobrych polityków, dlatego ona po prostu została wpuszczona w malinę. Ja sobie zdaję już z tego sprawę. Ja panu powoli dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. I oczywiście postaram się porozmawiać z matką, z babcią. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Słuchasz Radia Wolne Media. W efekcie działania instytucji o nazwie Jugendamt rodzice nie będący obywatelami Niemiec tracą prawa rodzicielskie. Bitte, bitte, liebe Herrschaft, tun uns aus den Halb. Ich will nicht mal hier in Hörnchen. Bin unseren... Zapisy tworzące Jugendamt pochodzą z 1939 roku, powtarzam. Bitte. Z 1939 roku. Bitte. Horror Jugendamtów. Co sądzisz o tym, co usłyszałeś w rozmowie? Czy wasze stowarzyszenie jest jakieś w stanie im pomóc namacalnie? No bo tutaj jest dosyć nietypowa sytuacja. Do tej pory mówiliśmy o przypadkach, gdy rodziny były mieszane, prawda? Polsko-niemieckie. Tak. A tym razem mamy do czynienia tutaj z polskim dzieckiem, polskich rodziców, które Austriacy po prostu zabrali do domu dziecka w Austrii. Jeśli ja się wypowiadałem w tej sprawie i jak już pana Radka też zapewniałem, ta sprawa jest bardzo trudna, ale tutaj jest szansa chłopaka odzyskać, jest szansa wygrać z Jugendamtem. Dlaczego? Tutaj jest bardzo duży plus, że chłopak ma ponad 10 lat. I gdyby był młodszy, to byłoby to o wiele trudniej. Dlaczego? Dlatego, że małe dzieci to w ogóle się germanizuje, małe dzieci zapominają szybko rodziców i to jest bardzo, bardzo, bo i to idzie bardzo szybko. Z tym, że 10-latek już jest w takim wieku, że umie się postawić, umie się buntować i to jest tak, że to już właściwie dziecko decyduje, gdzie chce być w tym wieku. Z tym, że mówię, oni tak manipulują dziećmi, że jest to bardzo trudna walka. Ja powiem szczerze, że wczoraj dostałem maila od matki, która mi właściwie podziękowała też, że nasza pomoc, moje zaangażowanie szło w dobrym kierunku, dlatego że Jugendamt zaczął ustępywać. Matka mi powiadomiła, że rozmawiała, właściwie pani zadzwoniła z Jugendamtu, sama dała telefon, powiedziała, że matka może dała dziecku telefon, powiedziała, że może rozmawiać z dzieckiem w języku polskim. Także to jest postęp, bo może, jak wiemy, zabroniono posługiwanie się językiem ojczystym. I przede wszystkim my jako stowarzyszenie możemy pomóc bardzo dużo, tylko my również chcemy i żądamy od władz polskich pomocy. My nie prosimy, my żądamy, dlatego że to są polscy obywatele i również musi się zaangażować ambasada w Austrii, a nie na przykład mówić w stylu, że to nas nie interesuje, to nie jest nasz problem, lub to, że matka nie chciała się zgodzić na psychologa jugendamtowskiego. Jugendamt miał prawo zabrać. Ja uważam, że nie miał prawa. Ja uważam, że Polacy się podkładają, a zwłaszcza w tej kadencji Jugendamtom władzy austriackiej, niemieckiej. Odnośnie tego 10-letniego chłopaka, jak wygląda kwestia pomocy władz polskich? Jest w ogóle jakakolwiek pomoc? Teoretycznie jest pomoc ambasady polskiej w Austrii, ale jest to pomoc bardziej bierna. Bardziej oni zapewnili pana Radosława Kulneckiego, że były podstawy prawne, żeby to dziecko zabrać. Ja dopiero oświeciłem tego pana, powiedziałem, nie, jakie podstawy? Przecież jeżeli chłopak, matka chciała się wypowiadać w języku polskim, chciała wyjechać do Polski, odmówiła pomocy psychologów jugendamtowskich. To są zarzuty, gdzie polska władza mówi, że można zabrać dzieci. To jest dla mnie nienormalne. No i właśnie tym bardziej, że przez zupełnie obce państwo, które jest dla tego dziecka obcym państwem, prawda? Tak, znaczy ja uważam, że tutaj w tej kadencji Parlamentu Polskiego
Polacy się sprzedają i sami oddają swoje dzieci, pozwalają germanizować, pozwalają tak samo w Austrii zabierać. Ja osobiście uważam, że przede wszystkim media, prasa, politycy z lewicy, z prawicy powinni bardziej naciskać na naszych przedstawicieli w ambasadach. To jest w Austrii, w Wiedniu, w Hamburgu, w Berlinie, w Kolonii. Także powinni naciskać jak najbardziej na pomoc, bo oni uważają w ten sposób, że ja pracuję w ambasadzie, ja dostałem to stanowisko w nagrodę, a nie po to, żeby pomagać tutaj obywatelom Polonii za granicą. No bo to tak zazwyczaj jest, że to jest, wiesz, stanowiska ambasadorów tak dalej są obsadzane według klucza politycznego, a nie umiejętności danego człowieka, prawda? Jego zdolności dyplomatycznych. Jeżeli by nie było akcji, nie byłoby reakcji. Akcja jest taka, że jest bierna pomoc, nawet nie ma właściwie żadnej, tylko z pozoru jest, dlatego po prostu moja krytyka tutaj jest jak najbardziej uzasadniona. I jestem przekonany, że tysiące Polaków za granicą poprze moje słowa, to co dzisiaj tu powiedziałem. Myślę, że w przypadku tej akurat rodziny warto byłoby także pomyśleć o jakichś akcjach protestacyjnych przed ambasadą Polski w Austrii. Może by to coś pomogło i też zainteresować te media austriackie. Tak, ja przede wszystkim chciałbym podziękować panu Radkowi Kunyckiemu, który tak się bardzo zaangażował i szukał pomocy w ambasadzie, u nas, w mediach, w prasie. Przede wszystkim temu stowarzyszeniu Forum Polonii w Austrii. Ja uważam, że to jest bardzo silne stowarzyszenie, które zrobiło bardzo dobrą pracę. Jak wiemy, Jugendamt zaczął troszkę popuszczać, ale wiemy, że ta zabawa będzie troszeczkę jeszcze trwała z tym całym Jugendamtem. I wiemy, tak jak rozmawiałem już z Radkiem, razem wspólnie możemy zrobić dużo. Tylko my potrzebujemy, nasze organizacje potrzebują wsparcia politycznego z Polski. My odczuwamy, jedynie to odczuwamy pomoc medialną. Właśnie od Radia Wolne Media, TVN, Polsat, TVP. To są stacje, które się angażują, stacje radiowe, a prasa się angażuje. Ale jeżeli chodzi o polityków, to tak jak już powiedziałem, zaczyna się pomoc polityczna na konferencji prasowej i tam się zapowiada pomoc i tam się pomoc kończy. Także to jest po prostu stawianie, tak jak już powiedziałem. To może warto byłoby to również nagłośnić w mediach polskich, że politycy nic w tej sprawie nie robią. Znaczy ja to nazwałem w ten sposób. Oni traktują rodziców, którzy są dyskryminowani, niszczeni przez obce państwa w ten sposób. Siadają przed kamerami, traktują nas jak za przeproszeniem, jak małpy do pozowania, żeby sobie tylko nabijać elektorat, a pomocy nie ma żadnej. I wielka krytyka jest dla rządzących, dla Platformy Obywatelskiej, dla Tuska, dla ministra spraw zagranicznych Sikorskiego. To jest krytyka przede wszystkim w ich stronę, bo wielka pomoc dla Polonii w Austrii, w Niemczech i w innych państwach popsuła się w tej kadencji. No i będzie można o tym przypomnieć w przededniu wyborów. Zgadza się. I dokładnie o tym, wiesz, w mediach głośno pisać, ta i ta partia w ogóle nie pomagała odzyskiwać polskich dzieci. Nawet jeżeli to będzie odebrane politycznie, to jednak na pewno uda się w jakiś sposób wykorzystać ten nacisk. W takim razie dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia.